Słuchajcie, tutaj Sylwia i budżet w kopertach. Ja taka trochę nieuczesana, możecie mieć pogłos, dlatego że nagrywam z innego pomieszczenia. To jest duże pomieszczenie i mało umeblowane. I może być pogłos. O czym dzisiaj? Dzisiaj będzie o remontach i jak na tych remontach nie popłynąć. Przede wszystkim do remontu, żeby nie popłynąć na remoncie, jakimkolwiek remoncie, przede wszystkim musicie się do tego remontu przygotować. Przygotować plan działania i zakres prac, które będziecie robić w czasie tego remontu, które będziecie wykonywać w czasie tego remontu. Dobrze jest też przygotować sobie taki, wiecie, wstępny kosztorys. To wcale nie jest trudne, bo po prostu bierzecie kartkę, piszecie, jakie pomieszczenie chcecie odnowić, wyremontować i piszecie zakres, piszecie sobie zakres prac, na przykład, nie wiem, salon, tak? Odmalowanie ścian, wymiana okładziny podłogowej, wymiana jakichś tam dodatków. Ważne, zaplanujcie także wymianę dodatków, jeżeli planujecie drastycznie na przykład zmienić kolor ścian. Jeżeli planujecie wymienić meble, też to sobie zaplanujcie. Jeżeli Wy dobrze przygotujecie się do tego remontu, to nie popłyniecie. Ale remont to jest taka sprawa, że można bardzo łatwo popłynąć. Ja najczęściej właśnie w czasie remontu wpłynę, dlatego że zazwyczaj sobie wymyślam, serio, wymyślam sobie pewne rzeczy, które nie były zaplanowane w danym momencie, ale tak przy okazji. Przy okazji jednego bałaganu, jednego remontu. Słuchaj, jak już tutaj jesteśmy, to sobie dokupimy to. I tak też było i z tym remontem, który teraz niedawno żeśmy wykonywali, o którym Wam mówiłam, że czeka mnie remont kuchni. Ale remont kuchni to nie był tylko remont kuchni. Było także zaplanowane odświeżenie przedpokoju i odświeżenie salonu. Do salonu żeśmy nawet nie doszli, dlatego że obydwoje się rozchorowaliśmy. Po prostu nie mieliśmy już na to siłę i czasu i no to zostaje na później, na najbliższy wolny czas. Ale przedpokój i kuchnia po prostu były takim must have'em, które trzeba było wykonać wcześniej. Trzeba było zrobić na już, o tak. I teraz jak to zrobić, jak już mówiłam, jak to zrobić, przygotować sobie plan, kosztorys, możecie sprawdzić sobie, tak, czyli tak, kupienie farby takiej, potrzebujecie kupić tamto. I to możecie sobie sprawdzić. Ceny możecie sobie sprawdzić w internecie, mniej więcej. Możecie sobie porównać różne sklepy, tak? Możecie sobie zrobić wcześniej taki research, przejechać się po sklepach, co ile kosztuje. Pewne rzeczy też możecie kupić wcześniej, na przykład farby, tak jak ja kupowałam wcześniej farbę do pomalowania ścian. I się potem okazało, że kot mi zwalił jedną puszkę i musiałam dokupywać nową farbę. Ale to już jest inna bajka. Ale kosztowało mnie to ponad 100 zł więcej, ponieważ farba nie kosztuje mało, a to był baniaczek taki 5-litrowy, który no, nawet po zebraniu się okazało, że zebrałam tą farbę. Słuchajcie, zebrałam tą farbę do wiaderka z powrotem, ja podnoszę to wiaderko, a się okazało, że denko pękło i to się znowu wylało wszystko na podłogę. Na szczęście kafelki, więc łatwo się to posprzątało, łatwo. No. 3 godziny sprzątania, a na drugi dzień szłam do pracy, więc to nie było takie miłe i przyjemne po powrocie do pracy, jak zostajecie przedpokój w cały w pięciu litrach farby. Dobra, taka dygresja mała. No ale kosztowało mnie to dodatkowe pieniądze. No niestety, tak to wyszło. Przygotowując się też do takiego remontu, jakiegokolwiek remontu, załóżcie sobie budżet o przynajmniej te 20% większy. Czyli mogą Wam wyrosnąć dziwne kwiatki, jeżeli są pewne rzeczy, które Wam cały czas działały, ale w trakcie prac remontowych okazuje się, że są do wymiany. Albo są do wymiany, albo uszkodzicie w czasie prac remontowych. Zdarza się i tak też było u mnie. Okazało się, że mam do wymiany zlew. Najpierw do wymiany był syfon. I w czasie odkręcania tego starego syfonu uszkodziliśmy zlew. I do wymiany i syfon, i zlew. Więc to są kolejne koszty. Zlew też, wiecie, nie pójdziecie, nie kupicie też najtańszego. W czasie remontu też kupujecie rzeczy, które są dla Was najlepsze jakościowo na daną chwilę, na jaką Was stać, tak? Remontu, nie, odświeżania, nie wiem, ścian i tak dalej, nie robicie dzisiaj. I za pół roku będziecie robić to znowu, no bo to wiecie, bałagan, przez przemeblowania, to się wiąże z wielkim najczęściej bałaganem. Chcecie tego unikać.
czyli tak średnio co 3, 4 do 5 lat. Takie odświeżenie ścian na pewno robicie. Tak się przyjmuje, że tak średnio co 5 lat. Przynajmniej tak mnie uczono, o tak. I no, za jednym bałaganem, tak, pewne rzeczy też się robi za jednym bałaganem. I tak też na przykład było u mnie, tak płynęłam na pewnych elementach. Czyli pojechałam do sklepu po dwie rzeczy, a wyszłam z 15, bo przy okazji, jak już jesteśmy w tym sklepie, chodzi o IKEA, do IKEA mam ponad 120 km. Dobra, to jak już kochani jesteśmy w IKEA, to kupimy jeszcze to, kupimy jeszcze tamto i kupimy jeszcze tamto. I się okazuje, że dochodzimy do tak zwanego efektu Diderota. Fajna sprawa, jeżeli chodzi, fajna, no finansowo płyniecie. Finansowo płyniecie, ale efekt Diderota to jest taki efekt. Efekt, który wziął się od nazwiska pewnego filozofa okresu oświecenia. Pan Francuz, Denis Diderot, bardzo oświecony człowiek, jego myśli, jego pomysły ciągle gdzieś tam funkcjonują w naszej kulturze. Dużo wniósł do naszej kultury, do naszego życia, do naszego systemu myślenia. Między innymi nadmierny konsumpcjonizm, który nie tyle co nadmierny konsumpcjonizm, o tak. Raczej chodzi o tak zwany dysonans pomiędzy tym, co jest, a pewnymi innymi elementami otoczenia, do których tą pewną rzecz wstawiamy. O tak. Czyli na przykład w przypadku pana Diderota był to szlafrok. On w pewnym momencie, skąd to się w ogóle wzięło? Ale się będę wam mieszać, motać dużo informacji. Skąd się wziął w ogóle ten efekt Diderota? No jak już mówiłam, pan Denis Diderot był filozofem, ale jednocześnie był biedny. Był bardzo biedny i dla swoich zasług królowa Caryce Katarzyna II podarowała mu ogromną sumę pieniędzy. No nie bardzo wiedział, co z tymi pieniędzmi zrobić, bo widział je po raz pierwszy na oczy. Taką kwotę. Kupił sobie elegancki szlafrok. No i się okazało po pewnym czasie, że no ma piękny, elegancki szlafrok, siada w fotelu, który jest taki obdarty i nie pasuje do tego szlafroka. No to wymienił sobie fotel. No to jak już się okazało, że no siedzi w tym szlafroku, w tym pięknym fotelu, to biurko, przy którym siada w tym fotelu, to też nie bardzo pasuje do tego, co ma na sobie i w czym siedzi. No to wymienił sobie biurko. Za chwilę się okazało, że tak po jakimś czasie się okazało, że no tak, szlafrok przepiękny, fotel przepiękny, biurko też eleganckie, no ale dywan, na którym to wszystko stoi, no niekoniecznie pasuje do reszty, tak? No i wymienił sobie dywan. I tak po kolei wymienił pewne rzeczy. I nagle okazało, że został bez pieniędzy. Bo wszystko wydał na to, żeby dostosować swoje otoczenie do tego jednego szlafroka. I tutaj mamy właśnie tak zwany dysonans, czyli no niezgranie, niedopasowanie jednej rzeczy i dopasowujemy do tej jednej rzeczy wszystko dookoła. To jest efekt Diderota. I często jest tak, że na przykład panie potrafią pójść na zakupy, kupić torebkę, się okazuje, że nie pasuje do tej torebki, nie pasuje spódnica, więc idą kupić spódnicę, tak? Potem się okazuje, że w swojej szafie nie mają do tej, ani do tej torebki, ani do tej spódnicy, nie mają odpowiedniej bluzki. No to idą, kupują bluzkę albo za jednym zamachem, tak? Sobie przypomniałem, że no nic nie będzie pasowało z ich szafy do torebki, do spódnicy, więc kupują nową bluzkę. Jak już kupiły tą nową bluzkę, to się okazuje, że no buty też wypadałoby dopasować do torebki, a w ich szafie też nie ma nic takiego, co by pasowało. Więc idą i jeszcze kupują dodatkowo buty. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To z tym właśnie wytłumaczeniem efektu Diderota ja się spotkałam wiele lat temu, jak zaczynałam gdzieś tam finansować. O efekcie Diderota się mówiło wtedy dużo, dużo częściej. Ostatnio rzadko się mówi o tym efekcie Diderota, ale to jest takie, wiecie, dopasowywanie otaczającej przestrzeni do jednego przedmiotu, jednego konkretnego przedmiotu, który tak na dobrą sprawę niekoniecznie jest Wam potrzebny. I to też wynika z nadmiernego konsumpcjonizmu, nadmiernego wydawania pieniędzy, nieprzemyślanych zakupów. I to no, często się spotyka. U mnie się to spotyka w czasie remontów. W innym okresie mojego funkcjonowania, mojego życia, mojego wydawania pieniędzy jest to rzadkie. Ale w czasie remontu, kiedy wymieniam pewne rzeczy, bo wymieniam meble, maluję ściany i się nagle okazuje, że tak jak teraz malowałam ściany, się okazało, że drzwi, no, które mam w przedpokoju, no nie bardzo pasują do tego koloru ścian, które mam pomalowane teraz, nowa farba położona, no i nie bardzo to pasuje, no to musiałam pójść kupić farbę.
i przemalować drzwi. No nie będę wymieniała drzwi, bo to jest wydatek setek złotych. Kupienie farby i poświęcenie kilku dni na przemalowanie tych drzwi po prostu było dużo tańsze i dużo bardziej opłacalne dla mnie w tym momencie. Przy czym efekt jest całkiem spoko. Bo jeżeli wiecie, zaczęłabym wymieniać drzwi, musiałabym wymienić futryny. Jak już wymieniałabym futryny, to musiałabym, wiecie, przy okazji dopasować te ściany do tych futryn, bo to blok budowany w latach 80. nie zawsze równo, nie zawsze prosto. I wstawienie nowych futryn wiązałoby się dodatkowo z kuciem ścian. A tego chciałam uniknąć. Więc pewne rzeczy, jeżeli możemy uniknąć, to unikajmy, aby nie wydać nadmiernej ilości pieniędzy. O tak, bo to są wszystko koszty. To się tylko tak wydaje, wiecie, przy remontach, jak już mówiłam, wynikają pewne kwiatki, tak? Czyli są pewne rzeczy, które są niezaplanowanymi rzeczami, na które musicie przewidzieć, że coś takiego może mieć miejsce. Owszem, nie przewidziałam wymiany zlewu. Naprawdę, no ciężko przewidzieć taką właśnie rzecz, że będziecie musieli wymieniać zlew, który jest całkowicie dobry, całkowicie sprawny. Tak samo syfon, tak? Się okazało, że jak rozmontowywaliśmy zlew i chcieliśmy zamontować zlew na nową szafkę, się okazało, że jest syfon tak rozgwintowany, że musieliśmy wymienić syfon. Jak już wymienialiśmy syfon, no to trzeba było wymienić zlew, bo uszkodziliśmy zlew. I to są takie czasem efekty, które no... W czasie remontu są nie do przewidzenia. Jeżeli planujecie grubszy remont z kuciem ścian, wymianą elektryki, wiadomo, tych takich nieprzewidzianych sytuacji może być dużo, dużo więcej i też się na to musicie przygotować. A przy czym wiadomo, że remonty nie są tanią sprawą. Fajną rzeczą jest, jeżeli pewne rzeczy jesteście w stanie zrobić samemu, czyli na przykład zwykłe odmalowanie ścian, gdzie tylko, wiecie, wystawiacie meble, które macie w pomieszczeniu, zdejmujecie ozdobę, tak, malujecie ściany, załatać dziurę gotową masą szpachlową, bo teraz są też takie udogodnienia jak gotowa masa szpachlowa, jedziecie, kupujecie masę w tubce, tak ja kupiłam, bo wiedziałam, że będę miała parę dziur, a nie będę rozrabiała tej masy szpachlowej, nie wiem, w ilości x tego, kupiłam po prostu tubę szpachli i to mi w zupełności wystarczyło, jeszcze zostało, tak. Więc pewne rzeczy, sprzęt, tak? Jeżeli nie macie takiego sprzętu, ale wałek, kuweta, takie rzeczy ja w domu mam, ponieważ no, takie remonty, odmalowanie ścian, to jest taka rzecz, którą ja lubię, często robię, sama to robię, bo to potrafię zrobić, więc nie wydaję na robotnika, robociznę. Jeżeli musicie pewne prace zlecić osobie trzeciej, to też musicie się wycenić tą pracę, tak? Musicie zapytać się, ile dana osoba po prostu sobie policzy za wykonanie danej usługi. Może się okazać, że planując większy remont, tak, czyli wiecie, pomalowanie ścian, no to pikuś, tak? Jeden dzień i macie pomalowane, góra dwa dni i macie pomalowane. Nie jest to ciężka praca, nie, no ciężka praca jest, fakt. Musicie się trochę namachać tym wałkiem. Ale nie jest to na tyle trudne, żebyście nie mogli tego wykonać samemu. A na przykład położenie kafelków, położenie błazerii, położenie jakichś okładzin też jest rzeczą, nie jest rzeczą taką codzienną, tak? Jeżeli nie macie zamiłowania w tym kierunku. Czy wymiana hydrauliki, czy wymiana pewnych rzeczy elektrycznych. Też potrzebujecie na przykład zamówić fachowca. On sobie policzy, ale są pewne rzeczy, na przykład wymiana żyrandola. Wymiana gniazdka elektrycznego. To są rzeczy, które nie są rzeczami trudnymi, które możecie się nauczyć, czy korzystając z internetu, czy na przykład obserwując kogoś innego. Wymiany gniazdek i wymiany żyrandolu nauczyłam się obserwując na przykład sąsiada, bo ja się wychowywałam bez ojca. I takie rzeczy pokazał mi sąsiad. Ja to potrafię zrobić, mój mąż nie. Ale ja i owszem. Więc po co ja mam na przykład zatrudniać fachowca, żeby mi takie rzeczy zrobił? To nie kosztuje nas dużo siły, nie kosztuje nas dużo energii, ale robotnik czy osoba trzecia by to sobie policzyła i zażyczyła. To na tyle, na taki wiecie, zarys remontowy. Nie będę się rozgadywać długo, bo już tutaj leci paręnaście minut, ale przygotuj, żeby nie popłynąć finansowo w czasie remontu, po prostu zróbcie sobie dobry kosztorys tego, co potrzebujecie zrobić. Czyli bierzecie kartkę, piszecie na tej kartce, tak jak u mnie było, kuchnia, tak, to jest pomieszczenie,
zakres prac, których ja miałam do wykonania w kuchni, czyli wymiana żerandolu, wymiana szafek kuchennych, pomalowanie sufitu, pomalowanie ścian. Taki był zakres prac remontowych u mnie w kuchni. Szafki musiałam kupić, więc te szafki kupiłam sobie odpowiednio wcześniej. Farbę do ścian i farbę do okien, farbę do sufitu, też sobie poszłam, kupiłam wcześniej, ale wiedziałam jaka jest mniej więcej cena, wiedziałam, że to kosztuje około 100 zł, tak? Ale co jeszcze się okazało w czasie tego remontu, że odpadł mi karnisz. I to jest rzecz, którą nie przewidziałam, kupiłam nowy karnisz, trzeba było ten karnisz nowy zamontować, bo bez karnisza niekoniecznie, trzeba było powiedzieć jakieś firanki, tak? Więc to był dodatkowy koszt. Dodatkowym kosztem u mnie przy remoncie kuchni był syfon i był zlew. I jakieś tam jeszcze inne dodatkowe rzeczy do przymocowania tego syfonu, bo to się okazało, że no, kwiatki. W kuchni miałam takie kwiatki, że remont kuchni pochłonął mi naprawdę dużo pieniędzy, które były nieprzewidzianymi pieniędzmi, o tak. Nie przewidziałam właśnie wymiany karnisza, nie przewidziałam wymiany syfonu, nie przewidziałam wymiany zlewu. Wiedziałam tylko, że mam do wymiany szafki kuchenne. To było wszystko i wymianę żerandolu. To były dwie rzeczy, które były do wymiany. Ja tą wymianę zaplanowałam. Wiedziałam, ile ta wymiana będzie mnie kosztowała. Ale wymiana zlewu, wymiana syfonu, wymiana karnisza, to były wydatki nieprzewidziane. Ale tak to już jest w czasie remontów. Zawsze musicie przeznaczyć te przynajmniej minimum, słuchajcie, 20% waszego budżetu na remont. Jeżeli tych pomieszczeń jest więcej, to dodatkowe pieniądze na każde pomieszczenie musicie przewidzieć około 20% na każde jedno pomieszczenie. Jeżeli pieniądze wam zostaną, to super. Jeżeli nie, no to trudno. Musicie sięgnąć do oszczędności. Byle nie kredytujcie remontów. Chociaż kredytowanie remontu to też jest taka rzecz, która jest no raczej inwestycją, tak? Bo inwestujecie w poprawienie jakości czy standardu waszego mieszkania, później na przykład przy sprzedaży. Jeżeli podniesiecie na przykład tak zwany standard, tak? Czyli wymiana na przykład nowych okien, wymiana szafek kuchennych, to też inaczej wygląda potem, jeżeli będziecie sprzedawać mieszkanie, tak? Ta jakość tego mieszkania wam po prostu rośnie. Dobra, rozgadałam się, jak zwykle. Ale do remontu z głową. Do remontu z głową, czyli zaplanujcie zakres prac, zaplanujcie sobie budżet, określcie budżet, doliczcie do tego budżetu około 20% więcej. I rzeczy, które możecie wykonać sami, czy czynności, które możecie wykonać sami, wykonujcie sami. Nie zlecajcie tego osobie trzeciej, bo to też są dodatkowe koszty. Z tym Was zostawiam. To na tyle i widzimy się w kolejnym moim filmie. Do zobaczenia. Cześć. Nie wiem, co będzie. Pewnie podsumowanie budżetu. Ale to potem. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa.